Kapitan drużyny Karolina Kudłacz-Kloc. No, kolejny mecz, gdzie no, do końca ten wynik nie był taki pewny, to zwycięstwo. Jak oceniasz na gorąco, bo no, zespół Angolii no, postawił bardzo trudne warunki. Tak, słaby mecz w naszym wykonaniu, ale na szczęście zwycięski i nie był to łatwy mecz. To już siły trochę też brakuje, przez to też koncentracji i proste błędy, ale fajnie, że się podniosłyśmy i że walczyliśmy do ostatniej minuty. I bardzo niewygodny przeciwnik, grający również no, zupełnie niezwyczajnie jak na europejskie warunki i z takimi przeciwnikami nie gra się łatwo. Ale one przecież nic się nie zaskoczyły. Wiedziałyście, że one będą tak agresywnie grały z wysuniętą obroną. Praktycznie scenariusz się spełnił. Tak, tak. Niczym nie byliśmy zaskoczone. Wiedziałyśmy dokładnie, jak grają. My trochę niepewnie grałyśmy, przez to gdzieś te podania wypadały, nie łapało się piłek, może źle dobierałyśmy rzeczy, które grałyśmy, bo akurat wbiegałyśmy na te wysokich obrońców, ale oddech i dzień przerwy, trochę może luzu, nie myślenia o piłce ręcznej, będzie okej. Oczywiście indywidualne nagrody też są ważne, nie tak ważne jak zwycięstwa z zespołu, ale wiesz, że po trzech kolejkach jesteś na prowadzeniu, przynajmniej tak było do dzisiejszych meczów, miałeś 24 bramki na koncie. Nie ma to żadnego znaczenia. A powiedz mi jeszcze, bo dużo no, stosunkowo w tym turnieju karnych nie wykorzystujecie, dzisiaj dwa, w sumie chyba bodajże już jest 8 na liczniku takich sytuacji niewykorzystanych. Tak jest, no musimy ten element też lepiej, może nie przećwiczyć, ale po prostu wyjść pewniej i rzucać to jak potrafimy, a nie za dużo myśleć, bo jak się za dużo myśli, to nie wychodzi często. Holandia to ostatni przeciwnik w grupie, już nie, to będzie egzotyka, już dobrze znacie dziewczyny, które grają w tej reprezentacji, co można powiedzieć na ten temat? No Holandia rzeczywiście bardzo, bardzo dobry zespół, bardzo wyrównaną ławkę, mają 14-16 równorzędnych zawodniczek, szachują dobrze siłami, więc to będzie ciężki bój, bardzo szybką piłkę grają, dużo kontrataków, dobrą obronę, także tu będzie trzeba naprawdę zagrać no, najlepiej jak w tym turnieju da się i jeszcze lepiej niż dotychczas. Dziękuję bardzo.